A dzień dobry, witam serdecznie. O, ja se wziął, o, ja se Zeldę włączył, ja se o chwilę pogram w sumie. Żaden stream specjalny, tak o po prostu. Do pogierkowania, witam panią Nikari. Jak niedzielka, Boża, bandycka. O, stary kutas przyleciał. Dziękuję, to taki teścik. Dzięki. Dobra, trzeba dla starego pierdoły coś zdobyć. Oddawaj kurwa spadochron, geju. O nie, nie można teraz tak mówić, bo teraz jest Pride Month. Matko Bos. O. Niedzielny Energol. Dobra, jo. Zróbmy przysługę temu staremu pierdole. Kiedy możesz przeklinać na elegancko na streamie, tylko trzeba to zatuszować odpowiednio. Okej, tam są jakieś wieprze na tych. Na wieżach. O, ja specjalnie Nintendo Switcha kupił, żeby w Zeldę pograć. Wszyscy grają w nową, ja gram w starą. Znaczy to ważne. Patrzcie, jaki będzie kurwa. Patrzcie, jaki będzie headshot. Obróć się kurwa, gnoju. Jak ja z łuku celuję na padzie. Patrzcie teraz, patrzcie tu, patrzcie. No po chuju. Obróć się. Musi być headshot, bo. O, o proszę bardzo. Był headshot. To są elementy skradankowe, jakby co.
Aldosa na pizdę. O. Gość się rozpadł na kawałki. Okej. Okay. Jak to wygląda? Tam mamy trzech, a tam jest chyba wybuchająca beczka. Chyba. Teraz sprawdzimy to zaraz, moją teorię. Sring. Nope. Aha, zobaczyły mnie. A nie, nie zobaczyły, dobra. Spoci-foci. No dobra, wio. Czy gierka nie jest za cicho? Weź tam, panie Mewku, jakiś ten... litości, weź jakoś tam, jakoś powiedz mi, kurwa, ten... O. Teraz ci się nie trafię. O nie, trafiłem. Nieźle. Spiżdżać ode mnie! Dobra, czas, kurwa, na... Co? No i po staminie, mhm. Jak dyszy, a jak sępi. Dzień dobry, panie Gru. Jak dostał na pizdę. Oddawaj tą tarczę. Whirlwind spin, bitch. Wdychaj, kurwa. W dupsko dostał. Teraz myk, szybka zmiana na łuk. Profesjonalny gaming, 360 scoping. A na padzie! Hopla, hopla, hopla! No jo. Proszę bardzo. Dobrze poszło. Nie jest gierka za głośno, za cicho? Pytam, bo jeszcze nie miałem okazji, żeby dobrze to poustawiać z tym, z... Strzały wiszą, leżą? Z tym mikrofonikiem, bo w sumie no, nie robiliśmy jeszcze streamów żadnych. A to w sumie żaden początek serii. Tak, po prostu niedzielka Boża. Myślę, a w sumie czemu nie? Opla. Mam dwa. Trzy łuki. Jedna była zepsuta. Dobra, to okej. Okay. Używamy tego. Chociaż nie. Okej, okay, dobra. Gdzie ten stara, gdzie ta stara pierdoła mi kazała iść? Już szrajnu, ale... A, tam jest. Dobra. Pamiętam. Okej. Okay. Link to wing. O, widzicie, jak on chodzi. On idzie po krainie. I hopla! Duża bokopała tam była, bokopała. Także gierka ogólnie jest bardzo fajna. Muszę kiedyś w końcu się tak zabrać na poważnie i słuchać przejść. Bo jest naprawdę spoko. Mokry Link. Po murku się wspina. O. Co my tu mamy? Mamy tutaj kurwa kamyk. Mamy kurwa te kwadraty, jakieś te pudła. Tak. O. Jakaś skrzyneczka z EX napisem. Pewnie kurwa jakiś paint DLC. A nie, to Rubin. Dzięki. Dobra, zróbmy to. W ogóle jak na typowego Weeba przystało, ustawiłem sobie oczywiście elegancki japoński dubbing. Ramen zjedzone. Zelda po japońsku grana. No nic. Tylko się przeprowadzać do Japonii. Na dziewczynki japońskie. No dobra. Let's do this, boys.
Elevator music. O, ja se kupił frugo jakieś, Energol, ale jest strasznie niedobre. Znaczy mówi się bardzo. I powinno mówić się strasznie. Okej, okay, ta gra jest właśnie o. I am Omanu Au in the name of... Magnesis Trial. W ogóle ta gitarczka to jest taki mocny sandbox w sumie. Tutaj trzeba latać sobie po tej krainie, sobie biegać elegancko i wykonywać właśnie te szrajny specjalne i o. Przypominam wszystkim widzom, że w czwartek jest Boże Ciało, jest dzień wolny. I w środę można się napróć jak szpak. I przybierać za femboja. Tak. Tupta, bo to jest japońska gra, musi tuptać. Oni tam tylko tuptają, mają małe nóżki. Magnesis! Można manipulować metalowymi obiektami. Super, dziękuję bardzo. Pan Miyamoto na pewno jest ze mnie dumny. Good, good. I mamy teraz zagadkę. Jak dostać się na drugą stronę? Nie wiem. Szczerze, bo nie pamiętam. Pewnie trzeba jakiś mostek zrobić pewnie z tych. A gdzie to w ogóle jest? Gdzie mam w ogóle wejść tak naprawdę? Tam za tą tą? Czy... Rozejrzyjmy się tutaj. Tak, przez bramę trzeba się przepierdolić. O! What? It's impossible! O! Byłaś z tej wody. Człowieku, kurwa. Gość się całym pomoczył. Także o. Jesteśmy po drugiej stronie. O. Wow! Wow, 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 wow. Matko Boska, to sterowanie to jest... Kto to... Jezu! Jezu! Dobra. Bye. Są solsy, czy to jest, kurwa, ten? Tam jest jakiś robot. O! O! Spiszy ode mnie! Jezu, nic nie widzę! Zblokowałem tarczą, kurwa, wybuch! Jak się odsunął? Jak tu się uniki robi? Masz na pizdę. Pastaminy nie mam. Ty, zajebie mnie. Mam coś do jedzenia? Mam. Zjemy jajo. A nie, stek mam. Dobra, jedz. Bardzo śmieszne. Dobra, chyba... Dobra, dostał na pizdę. Do wody wpadł, o. Pff. Starożytna sprężyna! It is light! Okej, może się unosić na wodzie, dobrze, zajebiście. Tup, po drabince. Okej, lecimy dalej. Oj, tam szczegóły. Tam jest skrzyneczka ukryta. Kurwa! Nie, po prostu jestem głupi.
Co chłop drzwi otworzył? Tam była skrzyneczka ukryta, ja mam się do niej dostać. Spróbuję tam jakoś wejść na górę. A jakbym się... A mam taki głupi pomysł. A jakbym na przykład tak... stanął na tym... Nie można eksploitować. Myślałem, że mogę... Myślałem, że będę mógł stanąć na tych drzwiach i się podnieść do góry, wiecie. Lewicować. Tfu! Lewitować. Ale nie. Przeskoczy? Zesrał się. Oj, Linku, Linku. No nie pierdolcie, że teraz będę musiał to budować od nowa. Gdzie tu jest sprint? To jest X. Czarny tu czas być sprint. Fu! No właśnie, wiedziałem. Nie wiem, kto to projektował, żeby sprint zrobić na A, a skok na Y. Przecież to jest. Znaczy, przepraszam, Jezus. Prawie się wydało. Nie, ja po prostu sobie zmapowałem taką przejściówkę, kupiłem do Switcha. Że mogę na Switchu sobie grać padem do Xboxa, bo jest wygodniej. Dobra. Szkoda czasu, lecimy. Trzeba się pomodlić do... O, siedzi ten, Yoda. Dzień dobry. Pan E.T. O. Widzisz? Udowodniłem, że posiadam po prostu siłę prawdziwego bohatera. Znaczy, Result to jest coś innego, no ale... O, on jest Oman Au. Twórca tego wyzwania. Otwórz oczka. Widzisz? On jest tylko skromnym mnichem, który pomaga tym, którzy chcą pokonać Ganona. O. Jako, że nadejszłem, to on już ma po robocie, czyli ma Fire Emblem w końcu. O, dla mnie prezent. O, kulka spirytystyczna. Kulka spirytusu. Ale bym pił. Leci do mnie, leci, złap to. Dokładnie, to jest nawiązanie. No pięknie, no pięknie. Thanks, boy. Nie ma sprawy. Niech się uśmiecha. Bogini? Czyli kto? Ta od Magikala? Jezu. Nie! Dobra, koniec. Nie. To była ostatnia referencja do pato kurwa streamów na koniec. Nie robimy takich rzeczy. Zapomniałem się. O. O, leci stara pierdoła. Gdzie on jest? Jest. Dawaj ten paraglider! O, zdenerwował się, kurwa, stara pierdoła. O, nie odda. Ale ja swoją część, kurwa, targu ubiłem. Co to ma znaczyć? O, no co ty nie powiesz, że to kosmici zbudowali. Znaczy, no, zaawansowana cywilizacja. No, tak, tak, wiem, wiem. Hide away the shrine. Wiem, tak, jest ich setka, muszę wszystkie wyczyścić. Wiem, znam tą bajkę. O, jeszcze trzy są. Jak mnie oszukał? No właśnie, to nie taka była umowa. O ty stary, kurwa, grzybie. Co to ma znaczyć? Are you joking? Oh, I'm afraid not. Dobra, pokaż mi. Pokaż dla mnie, no. Tak, rozpoznaję, gdzie się... rozpoznaję, gdzie się odrodziłem. O, proszę bardzo, jakie to mądre, kurwa.
Jakiegoś ma nos, patrzcie, kartofel. To widać od razu, że to jest kurwa on. O. Taką kichawą to by kurwa zabił. A pokaż, jakie ma dupsko. Bowling ma takie fembojowe, to on jest taki chłopiec. Ale ten stary kurwa, ta stara pierdoła, no to jest mężczyzna prawdziwy, o. Dobra. No i co mi jeszcze powiesz? Chodź, mu przypierdolimy. O, co stary kurwa! Jakie uniki robi, patrzcie, patrzcie, patrzcie! Dobra, idź w pizdę. Fajna gra, chodzisz w te i we w te. Dobra. Hopla! Ohoho. Yes. Link! Swim! Ty utopię się, to jest za stromo. A jak? Stamina mi się skończy? Jo, jo, i pizda. O, 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 hop na tutoriale umarł. Dobra, idziemy naokoło. Yes. Chłop tutorial włączył i... No bo to jest gra dla Japończyków. Ja w Japonii, a ja nie Japończyk. Tak, pewnie, tu zeskoczę, na te kamienie, pewnie. To są trujące te. No tam są niedoperki, no bo noc, noc się zbliża. Patrz, jaki on jest chłopięcy. Ale niebo jak na Nintendo Switch, to bardzo ładnie wygląda to niebo. Dobra. Tędy zbiegniemy, na spokojności. Oho, herbalizm. Oho, mam ten, wampirki moment. Da się ściąć? Ho, dało się. Tam są nietoperze. Ja nie będę z nietoperzami walczył. Pizda ogień. A ja tak będę. Na pizdę z wami. Jak unik znowu, zabije mnie, zabije mnie. Nie, no dobra, nie zabił. Jak można nietoperza nazwać Kiss? To jest nietoperz. Kiss Eyeball. Dobra, to trzeba się pozbyć kurwa tego. Tego woodcuttera, bo gówno z tego będzie. Bo jest rozpierdolony. To sobie założymy. I to można będzie wyrzucić. Znaczy nie powinno się wyrzucać w sumie, tylko zostawiać, żeby... Aha, muszę coś zjeść. Co ja tu mam do jedzenia? Nic nie mam gotowanego, muszę zjeść surowe jajo. Smacznego, kurwa. O, super mi odnowiło, pół tylko. No tak, wszystko odnawia pół. Jeszcze grzyba. I jedno jajo. Dobra, musi wystarczyć. Okej. Okay. Noc się zrobiła, noc nadejszła. On mi kazał na tą wieżę wrócić faktycznie? To jak, muszę się wspinać? Nie ma jakiejś windy? Czy to 100 lat zajmie? Pewnie o, pewnie o. Co chłop dyszy? No dobra. Na pewno... Bardzo jestem mądry. Jak to wystarczyło tak zrobić? Oj! To,
Tak, zapomniałem, jak się robi fast travel, zgadza się. Tak właśnie się gra tutaj. To są właśnie pro gamer moves. Tak się grało w naszych czasach. Tak się gameowało w latach 90. dzieciaki. Dobra, wszystko fajnie, spoko, ale... Czy to jest shrine? Można jakoś zoomować? Nie można. Ale to jest shrine chyba, no. Tam jest? Mówił 3, tak? Stara pierdoła. Where is the third one? Może tak popatrz oczami najpierw. Raz, dwa. Jeszcze gdzieś jeden powinien być. Oj, tam. Chyba. Już? Stary chuju? Ale już zaznaczyłem przecież, no. Ja mam teraz, nie wiem, teraz... On coś tu zrobi dalej, czy po prostu mam sobie iść do tych szrajnów? Bo niby oznaczyłem wszystkie chyba. Trzy. Raz, dwa i trzy. Dobra, stary, nie kręć gitary, baj. Przeteleportujemy się może tam, żeby był bliżej. Ja się tu urodziłem, chociaż nie, może pójdziemy tu od razu na dół. Bo tu w sumie jest bliżej. Dobra. Baj. Żeby się nie zabić teraz. Ops. No złaś. Dupta. Dobra, okej. Okay. Jeden pierwszy shrine mówiłem. To jest zrobiony. Tam. Dobra, biegniemy z powrotem. Pizda ogień! Kurwa, no już, kurwa! Dobra, tyle. Nie mam dużo staminy. Pewnie, jeszcze kosiotrupy! Które chce spały? O, łeb podniosłem! O, łap, kurwa, kumpla! Piłka nożna! Jak oni mają życie? Ja mam ich zabić? Dobra, oddawać mi kurwa speedy i to spierdalam stąd. Baj. Odjebali się? Dobra, to tak. Nie, nie odjebali. O, tu jest ognicho. Dobra, spiżdżamy stąd. Ta pała bokoblinowska jest za słaba, nie w ogóle damage'a nie robi. Dobra, zdespawnowali się chyba. Muszę wyrzucić te pały, bo one nic nie dają, a nie mam miejsca w inwentory. Baj. 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 A to co to jest? Bokospear. Dwa damage'a. O, super! Zajebiste mocne, kurwa. Sort. Dwa mieczyki. A to co to jest? O! Jakoś wyrzucił. Patrzcie, gdzie on to schował wszystko? A może jedną wezmę na wszelki wypadek? Jedną. Jak ja... Uwaga, żart incoming, tylko muszę stanąć w fajnym miejscu, żeby było widać. Jak ja bym taką rączkę miał, taką o... ja bym to wykorzystał! Dobra. Enough of jokes. It's not funny anymore.
Co chłop pod górę biegnie? Okej, to gdzieś tu było, nie? Bo tak, na mapce widzę, że... Może zróbmy save'a, takiego kontrolnego. To się nie robi autosave, ale... Zawsze manualnie też nie zaszkodzi. Co te zombie mają takie obrażenia? Znaczy taką wytrzymałość na obrażenia, w tym sensie. Dobra. Patrz jak ta rączka z tyłu chodzi. Ale by złapała, ale by złapała za kiełbachę. Śpi, no i chuj, to już nie śpi. Jak go ręką układam. Ty zdechnę, zdechnę! A, ambush! A ja nie mam co zjeść. Jedz surowe jaja. Jak wpierdala, widzieliście? Spiżdżam stąd. Bye. No, ta Zelda to trochę takie farmienie. Szukanie właśnie zasobów, muszę trochę właśnie pofarmić, poszukać. No nie no, w wampirkach farmienie, tu farmienie, no chłop nie wytrzyma kurwa z tymi grami, no. Dobrze biegnę? Źle. Całkiem w inną stronę. No to w moim stylu. Tam gdzieś jest ten shrine. No nic, mam jakiś lasek, może tu będzie bezpieczniej. Może grzyby będą. Dobra, może nie gońmy z kontentem. Zróbmy sobie tu eksplorację. Co to jest za miejsce? Jakiś las. Zróbmy może tu eksplorację. Może nic mnie nie zaatakuje znowu. Będę mieć jakaś opcja przeskipowania nocy. Jezusowa. O, o, coś tu mignęło w krzakach. Gałąź. Szyszkę będę jadł. Dzięki. Dzięki. Wespnę się na to drzewo. O, to jest brzoza, ta słynna brzoza. Polska. Potem jest jakieś ognicho. Idźmy do ognicha. Ognisko musi oznaczać ciepło i musi oznaczać dobrych ludzi. O, żaba. Trafiłem! Jak się trzepała. Hot-footed frog. A quick frog that can be found hopping around the near water. Dobra. Ja potam. Fajna ta giereczka, podoba mi się. Wiecie, co się zaraz wydarzy? Aha, to jest obozowisko tych kurwa zjebów. Pizda ogień, uzblokował. Oddawaj tarczę. Dobra, z czarą tamtego się trzeba pozbyć. Snajpera zajebanego. Nie ma rolowania chyba tutaj. Dobra, dostał krytyka dwa razy. Nie mam co zjeść za bardzo. Jabłka dwa. Dobra, zdechu. Okej. Okay. Ta wul na pewno. Ty, właśnie. Można było wul strzelić, te osy pewnie by ich zjadły. A, no to chłop nie pomyślił. Czy ja to jestem przecież kurwa prostak. Ale się udało. Nie było tak tragicznie. Nie zgubiłem czegoś tutaj? Tych mi nie potrzeba więcej. Ale aroły się przydadzą. O, to jakiś pole, ktoś coś tu uprawiał. Nie, to chyba było ogrodzenie.
Jak mam tam ile łuków? Proszę bardzo. Szkoda, że nie ma tego. Szkoda, że nie ma jakiegoś indykatora, jaką to ma wytrzymałość. Nie mam pieczenia chyba. Mogę tylko zasiąść. O, nie mogę, bo kiedy są wrogowie niedaleko. To co? Pizda ogień, nie? O, zapaliłem strzały. Gonią mnie? Gonią. O, i tyle. Takie były mądre. Mam nadzieję, że upadł jakiś miodek. Gówno wypadło. Z dupy. Ojej. No nic, trudno. Dobra, mknijmy dalej tam. W gąszcz. O, tam jest jakaś chatka. Tam będzie leśniczy gugała. Na 100%. A w ogóle jak wam się ogląda? Może chcecie więcej takich streamów z Zeldy w sumie, bo gra mi się w to spoko. O, grzybki są. Zaraz sobie kuwa zrobię grzybki upiekę. Stamella! Jezu, przeczytałem co innego, ale nie powiem co. Boże, dramat. Pozbieram mi grzybki, bo nie mam jedzenia. Ops. Ops. Bardzo fajne, naprawdę jest spoko. O, bekę niesie, kurwa, bednarz. O, niesie bekę. O, tu jest garnuszek. Tu będziemy piekli, tylko zobaczmy, co jest w domku. W domku jest... To jest stary kutas tu mieszka! A, ty chuju, zaraz cię okradnę. Spicy pepper! O. Notatniczek starego dziada, czytaj. O, na tej opuszczonej równinie jedyne... Znaczy wyżynie, bo plateau to jest wyżyna chyba. Wyżynie jedyne, co przynosi mi przyjemność, to gotowanie. Widzisz? O, dzisiaj sam siebie przerosłem i stworzyłem fantastyczne danie. No, przepis nie tylko odnawia żyćko, ale zapewnia ciepełko. Kiedy podróżujemy poprzez zimne krainy. O, proszę bardzo. With this dish on my side. Spiżdżaj. Joink. Bye. Okej. Okay. Upieczemy sobie coś. Oho! Widły. Szt. Będzie bitka. Na widły. Dobra, pozbądziemy się tylko wagunianych tych. To mi jest niepotrzebne. Mamy już tyle fajnych różnych broni, że nieźle. Dobra, co tu jeszcze jest? To jest, co to jest? O, porcz. No to jedną weźmiemy. O. Przykrywka jako, jako tarcza. To jest tak, to jest to. Never mind. Nie mogę gotować chyba, nie wiem dlaczego. Powinna być to opcja gotuj, cook. Może tam trzeba poczekać do końca. Ten notatnik starego zjeba. No to widły dobra, nie? Read more. Ty, chodźcie go ten, chodźcie go obudzimy. Ty stara poczwaro, ty. Skórka mu obecna. Teraz musimy być bardzo cicho, żeby mu skórkę mógł obciąć. O, wstawaj, kurwa! Co za spanie? Obudka. I tak nie ma twojego toporu, bo go zabrałem. O, gdzie jest mój topór, gdzie jest mój topór? Kurwa, w dupie. Pizdzielcu. Ty, stój, gdzie ty idziesz? O, jak synek w anime. Pamiętaj, Rinku! No,
nauczyłem cię wszystkiego, czego sam umiałem. Reszta pozostała... Resztę musisz ogarnąć sam. But old man kun, znaczy senpai. Old man senpai. Jeszcze nie umiem wszystkiego. Patrz, a Link stoi jak cowboy, patrzcie, trzyma się za klamrę. O, to jest kurwa bohater? On jest tutaj, proszę państwa, tym. Tam jest kurwa jakiś ptok. Polujemy go. Ja mam tu obcykane, już mam obcykaną tą giereczkę. Fu. Surowy, coś tam z tego. Z ptaka. Oczywiście, po biegunce zawsze, tak. Ścinę drzewa. O, tam jest jakaś impreza. Patrzcie, jak rajwują. Ten wpierdala mięso, ten skacze. Ten poguje, ten skacze. Oni go tak, wiesz, oni go zachęcają. Szybciej, żyli szybciej! Dobra, okej. Okay. Aha, no to mało brakowało. Byłoby po naszej przygodzie. No pokaż, jak ścinasz to drzewo, pokaż. Co będziesz robił, panie przyjacielu, pokaż. Ja! O, sorry. Sorry, nie chciałem, sorry. Ja mogę mu pokazać, jak ścinę drzewa. Pokazać ci, stary wieprzu, jak ścinę drzewa? Patrz. Widziałeś? Widziałeś? A zetnę mu to drzewo, zobaczymy, co się stanie. Chyba, że nie można. I co teraz, stara pierdoło? Bardzo jesteś zajęty, żeś tak się kurwa zmęczył. Dramat. O, no i Fire Ant. Dobra, chodźmy. Daddy, teach me, daddy, how to be strong and big like you. Is it possible? Is it possible for such a small Link to become such big like you, daddy? Tell me, please. Tak. Tato Kratos, ja z łuku szczylam. Chodźmy razem do domu. Usiądę ci na kolankach i zjemy sobie po kiełbaszce. Porozmawiamy elegancko przy świetle ogniska i już Fire Ant elegancko, już wszystko załatwione. O. To co? Odpoczywanko? Już żeś się orobił? O, już. Już porobione, dobra. Ciekawe, co teraz powie, gdy do niego zagadam. Ale się robił, patrzcie, widzicie go? On odpoczywa po ciężkiej pracy. O! Może trzeba mu pomóc właśnie. No właśnie. Dobra. No jak to się gotuje? A to się może tylko wybiera, czekajcie, stąd. Fold? A, mogę 5 rzeczy na raz, dobra. Weźmy grzyba. Weźmy żabę. Może nie. O no, weźmy żabę. Weźmy grzyba. I tyle. Ja to się teraz używa. Ad. O. Patrzcie, bycze jajca ugotował, bo cenzurowane. O, no nie udało się. No nie udało się. Mamy jakieś te przepisy, mówisz wysadzić przepisy. Takie chujowe. O jest.
Asumujmy coś takiego, co na pewno zagra, czyli na przykład weźmy grzyba plus grzyba i tyle. Jest, kurwa! O, no proszę bardzo! Jak ja kuchasz! To jeszcze jedno, byśmy mieli na przyszłość. Mam trochę tych grzybów na szczęście. Opla. I to jeszcze mi staminę zwiększy. Dobra. Dwa grzyby. A dopierdolmy na przykład do tego... To make something useful, to nie? A dorzućmy papryczkę pili pili do tego. Dobra, ja już wiem, co w tej grze będę robił, będę gotował. O, udało się. Proszę bardzo. 3T. Ha. Regeneruje. Super. Ej, zajebiste to jest. Zajebiście mi się to podoba. Jak można w gierkach gotować, to jest 10 na 10. Prawda. Dobra, może wystarczy. To se zjem. Chyba trochę mamy tego jedzonka zrobionego. I teraz tak. Nigdy tego nie zjem, bo będzie mi szkoda i będzie przez pół gry leżało w inwentory, bo będzie mi szkoda to zjeść. Tak, Gordon. Gordonie. Dobra, okej. Okay. Myślę, że możemy zasejwować i udać się do tego shrine'u. Zobaczyć, co tam się dzieje. Nauczyliśmy się gotować, jest dobrze. Okej, czyli to tam, tak? Pełna pizda. Po drodze poszukamy grzybów, których tak tu nie widzę. Nie ma właśnie tutaj zmieniania formy. Może jest potem, nie wiem. Ja w tą grę grał, mówię wam, no. Kiedyś grałem przez, nie wiem, 2-3 godziny chyba. Jakoś się nie mogłem wkręcić. A teraz tak jest spoko, fajne jest. Daję okejkę. O. Jak on biegnie. Ku niestworzonym miejscom. Ku przygodzie. Tam Wezuwiusz jest w tle. O, musimy wejść na drzewa, bo na drzewach są jajczka. A jajczka to jedzonko. Paulo Coelho. Oczywiście na pierwszym drzewie, na które wlazłem, nie ma. Oczywiście są tam. O Jezu. Tradycyjnie. Dobra, mamy. O! Okej. Okay. Trzeba uważać, bo to jest fall damage, więc muszę tu być ostrożny. Jakiś kamienny labirynt. Co to jest to? Oho! To są soulsy, kurwa? Baj. Ja tylko do szrajna chcę wejść. Przypuśćcie mnie do Ojca Świętego. No jo. Jesteśmy. Jabai. Shrine. Dobra, robimy tego szrajna i finito. Ja pozostawiam wam decyzję zastanowienia się, czy chcecie dalej oglądać. Jak tak, to możemy coś tam, powiedzmy na przykład, o, w taką niedzielkę każdą coś tam dziabać, nie? Oczywiście tam będę sobie grał też poza streamem po prostu, tylko chodzi mi o takie o losowe, nie? No tak jak mówię, no tutaj fabularnie z tego, co wiem przynajmniej, to jakiejś tej ciągłości gigantycznej nie ma, że to jakaś tam fabuła nie wiadomo jaka, tylko to... Mamy open world, nie? Jest cel, żeby dojść do tego zamku tam, no i robić też rajny, nie? I inne duperele, więc... Znaczy mnie każda sesja może być o czym innym w sumie, teoretycznie. O, Bomb Trail. Dobra, okej. Okay. Hops.
Ale go tam smyra po nodze. Gili, gili, gili. Yes. Hop. O. Bomba, która może być zdetonowana zdalnie. Super. Let us try. O. Kurwa, mać. Nanda, ty? Nanda? Dobra. Fajne, fajne. Ciekawe, czy to daje damage w walce. Jest jakiś bliźnięcy ukryty na pewno. Pizda ogień. Proszę. Jest skrzyneczka. A w skrzyneczce? Battle Pass. Claymo, oho! O nie, wchodzimy powoli w terytorium Soulsów. Wow, 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 wow! Dobra, będziemy tym... Będziemy napierdalać dwuręcznym mieczem, why not? Trzeba używać tych broni, nie? Po co one mają leżeć w inwentory? Zawsze coś innego się znajdzie. Okej, czyli tak, to możemy wypierdolić. Teraz, które było zużyte? To jest zużyte. To możemy wywalimy tu do śmietnika. Nie ma co tego nosić. Okej. Co my tu mamy? Ups! O! No jo, co? Spoko. Proszę bardzo, czy to jest portal? O Boże, no nie, no bez kitu. Ja chciałem potworki pomordować. Myślicie, że mi tam wykurwi, jak ustanę? Wow, a jednak. Właśnie mi życie odebrało, super. Przepraszam. Zaraza. Emb. No dobra. Dziękuję. Dobra, jo. Mości panowie, albo nie, zostawię sobie na potem. Wiedziałem, że tak będzie. Na potem sobie zostawię ten miecz jednak. Teraz sobie założę grabie. W sumie why not? No właśnie. Dziap, dziap! Patrzcie, jak ładuje moc. Wampirki, kurwa, once again. Nie, no, no nie, no, życie to jest po prostu... Życie to jest, moi drodzy, nieustanna gra. O, a ja już wiem, co tu trzeba zrobić. Impossible! Impossible! Rzucimy jeszcze jedną, nie? Żeby całkiem rozwaliła ten mur tam. Fajnie, ja lubię takie... Lubię proste zagadki, kiedy nie muszę się denerwować. O.
No ale to do gry w portale miałem twoją pomoc, panie Mewku, to wiesz, mogłem się... Spermić mogłem. No jo. Szybko poszło. W sumie. Widzisz? No fajne, fajne, podoba mi się, fajne. Wielki kurwa zbawca i bohater z widłami. O, już mam dwie. Ciekawe ile jest, pewnie 1000. I odejdzie odpocząć. Bye. O. Mr. Stark, I don't feel so good. Wszystko zmieniło się w proch, tak jak i my zmienimy się w proch niebawem. Czymże życie. No jo. Proszę bardzo, moi drodzy. Elegancko poszło. Głęboki jak... No właśnie, tak jest. No dobra, no to co? Taki o, teścik miał być chwilowy, a się trochę zagraliśmy w sumie. A to w sumie dobrze, bo widać na to, że jest jakiś potencjał. Przynajmniej mnie się dobrze w to gra, nie wiem jak wam się ogląda. Ale no jeżeli będziecie chcieli jeszcze kiedyś coś tam podziałać, to dajcie znać, to ja bardzo chętnie. Bo pewnie off-stream i tak będę grał, więc why not? Wielkie dzięki. Dzięki wielkie za spędzenie tych, nie wiem, tam godziny, było półtorej. Ze mną w to niedzielne popołudnie. No i widzimy się kiedyś tam następnym razem, nie? Mam w planach jakiś straszny stream zrobić, ale no nic nie wychodzi takiego, żeby ściągnąć coś i żeby krzyczeć i płakać i bać się, nie? Takie wiecie, no straszne jakieś giereczki, no. Żeby można było odpalić, zrobić godzinę, półtorej stream taki na raz i żeby można było, nie? Pokrzyczeć, ale no ciężko coś takiego znaleźć dobrego. Żeby faktycznie robiło jakieś tam wrażenie, nie? Żeby można było delikatnie postękać. Kiedy VR, no to jak mi kupicie Oculusa, nie? VR, no to nie ma sprawy, to... Chyba, że wirtualny YouTuber, no nie wiem, nieważne. Anyway, bardzo chętnie pograłbym w Diablo 4, ale mi nie stać. Ale w sumie właśnie to jest ciekawa sprawa w ogóle. Bo ludzie nawet nie psioczą. Z tego, co czytałem opinie w necie, tak na takie zakończenie podsumowujące kilka słów. Z tego, co w necie czytałem, to ludzie nawet chwalą to Diablo 4 w sumie. Tak czytałem, od taki, no... Może tak. Jeżeli ktoś oczekuje od tego gierki z typu fabularnej, że nie wiadomo co, no to się rozjedzie. Tfu! No to się zawiedzie, na pewno. A jeżeli szuka się gierki z endgame'em, czyli szybko przebiec przez fabułę i potem mordujemy bossów, robimy dungeon, jakieś eventy, to podobno w tej kwestii jest bardzo dobrze. Także no nie wiem, nic się nie wypowiadam sam, bo grałem podczas bety ile? 15 minut? No nie, przepraszam, no godzinę może. Także, no nie wiem, no jak kiedyś stanieje, będzie kosztowało mniej niż 100, to się może skuszę. Jak będzie kosztowało 99 zł, no to myślę, że to będzie uczciwa cena. Ale na razie niech się pocałują w dupę. 300 zł, fuck you Blizzard. I szybciutko pozew do Krosna leci od Blizzarda za psioczenie. No nic, jeszcze raz wielkie dzięki i widzimy się next time. Bye-o.